Lipiec spełnia swoją powinność, bo to w końcu najbardziej deszczowy miesiąc w roku. Jutro także prognozujemy sporo deszczu, możliwe również burze. Weronika Bigus, dzień dobry Państwu. Pomorze znajduje się teraz w południowej części obszaru obniżonego ciśnienia, rozciągającego się od Szkocji przez Skandynawię, sięgającego aż po północno-zachodnią Rosję. Z zachodu cały czas napływać będzie wyraźnie chłodniejsze i wilgotne powietrze polarnomorskie, które sprzyja tworzeniu się burzowo-deszczowych chmur. Noc na Pomorzu będzie pochmurna, z zanikającymi opadami deszczu. Przyniesie także sporo chłodu. Termometry pokażą od 10 do maksymalnie 14-15 stopni. Wiatr początkowo chwilami umiarkowany, później słaby. Ciśnienie wynosi 1009 hektopaskali i waha się. Jutro. Pochmurny dzień, możliwe niewielkie rozpogodzenia, prognozujemy także przelotne opady deszczu i gdzieniegdzie burze. Termometry pokażą od 17 stopni nad samym morzem do 19 stopni w Słupsku i w okolicach Kwidzyna. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami, zwłaszcza po południu, w porywach może być silny. Maksymalna prędkość wiatru może osiągać 50 km na godzinę. Ciśnienie wyniesie 1008 hektopaskali i nadal będzie się wahać. Na Bałtyku i w dzień, i w nocy wiać będzie z zachodu, początkowo z siłą do 5, następnie w ciągu dnia do 7 stopni w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4. Dziękuję Państwu za spotkanie. Życzę dobrego wieczoru. Do zobaczenia.